Dzień dobry kochani, melduję się w poniedziałek. Kupiłam sobie bieżnię na Amazonie i ona już przyszła przedwczoraj, ale cały czas leżała zamknięta, dlatego że my byliśmy nie zamknięta, tylko nie rozpakowana. I już, prosimy, już kochanie, leżała, już schodzę. Jakie prosimy? Chodź, idziemy. Leżała nierozpakowana, dlatego że no byliśmy zajęci, wiecie, tymi meblami. Ja chciałam mieć już tutaj te meble ogarnięte, żeby te paczki tutaj nie leżały, a ta bieżnia, no to wiedziałam, że może poczekać, nic się nie stanie, jak poleży dwa dni. No i teraz idziemy ją otworzyć. Ja wiem, że sobie dzisiaj na niej nie pobiegam na 100%, bo to będzie taki szał dla Róży, że wiecie, coś nowego. Ja miałam w Polsce bieżnię i ją w Polsce zostawiłam, nie brałam jej tutaj. I w sumie powiem wam, że żałuję, bo by mi się naprawdę przydała. Kochanie, momencik, mama tylko coś powie, widzą, dobra? No i słuchajcie, myślę, że czeka nas szczera rozmowa i że będę musiała wam pewną rzecz wyjaśnić, bo mi to już tak ciąży, że to przez bardzo długi czas tak naprawdę już ukrywam. Mimo że temat nie jest przyjemny, to myślę, że należy wam się szczerość i powinnam wam o czymś powiedzieć. No i jest to związane z tą bieżnią. Powiem wam, dlaczego ja tej bieżni potrzebuję. No na pewno nie dlatego, żeby schudnąć, czy żeby zadbać o kondycję, chociaż to oczywiście podejrzewam, że będzie efekt uboczny, który będzie bardzo pozytywny, ale to ogólnie jest, wiecie, taka rozmowa na dłuższego vloga. Ale się podrapałam. Cały czas sobie dotykam twarzy i oto efekty. No ja myślę, że dużo z was pewnie zauważyło, że nie wychodzę z domu w ostatnim czasie praktycznie wcale. Poza tym... Ach, bateria, no nie. Tak, także na pewno wiele z was zauważyło, że praktycznie nie wychodzę z domu, nie wychodzę, nie jeżdżę gdzieś na zakupy, że zakupy zazwyczaj robi mi Łukasz. I też mówiłam wam, że nie jestem za bardzo w formie ostatnio, także będę musiała wam o czymś powiedzieć. Pewnie dużo osób się domyśli, no bo na pewno widzicie, że te moje vlogi wyglądają naprawdę inaczej. Ja jeszcze jakiś czas temu miałam lepszy humor, w ogóle kilka miesięcy temu więcej energii. Wychodziłam często z domu i tak dalej, także myślę, że jeżeli oglądacie mnie regularnie, no to widzicie, że trochę się zmieniło. No nie trochę, tylko jakby, jak powiedziałam, że nawet bardzo dużo się w moim życiu zmieniło. Dobra, ale ten temat zostawimy sobie na jakiś inny dzień. Będzie to dla mnie troszkę ciężkie, myślę, więc nie wiem, czy nagram wam to jutro, czy pojutrze, czy może za tydzień albo dwa, ale no na pewno coś takiego nagram, bo myślę, że powinniście wiedzieć. No i dobra, idę otwierać tą bieżnię. I ja już widzę, jak to będzie wyglądało. Róża pewnie z niej nie zejdzie, będę musiała cały czas stać przy niej, żeby sobie nic nie zrobiła. Ale to nic, ja już przez to przechodziłam, miałam bieżnię, jak chłopaki byli mali. Też mieli taki okres, że szaleli dosłownie na punkcie tej bieżni, a później im przeszło i w ogóle nie zwracali uwagi na nią. Także zaczynamy. Róża, ale proszę wyłączyć ten telewizor, tak? Bo mama teraz nagrywa. No i tak, no pierwsze co to trzeba tutaj ogarnąć, te zabawki. Ja tu miałam już wszystko wysprzątane, ale Róża znowu rozwaliła. Różaczku, szybciutko sprzątamy wszystkie zabawki, tak? Wrzucamy wszystko tutaj. Widzisz, co to jest? Ja wiem, co to jest. To jest bieżnia. Nie, to nie jest rower, to jest bieżnia. Bieżnia. Mhm. Jesteś ciekawa, co to jest bieżnia? Nie. Ach, nie jesteś ciekawa. To otwieramy, czy nie? Otwieramy. Dobra, no to najpierw trzeba posprzątać szybciutko. Dobrze. I fajczłak? Mhm. Mogę? Mhm. O kurczę. Ona chyba jest w ogóle odwrotnie. Czekaj, bo mnie tu zagłuszasz. A teraz... Nie, wiecie co? Ja muszę jakiś nóż wziąć. Musiałam ją przerzucić na drugą stronę. I muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo ciężka. Bo myślałam, że to liść, ale nie, to karton. I ogólnie, ja wiem, że to nie jest dobre miejsce na tą bieżnię i że ja praktycznie w ogóle nie mam miejsca w domu na bieżnię, ale naprawdę jej potrzebuję i wierzę, że ona mi pomoże.
Dobra, zobaczcie, ona wygląda tak i fajne w niej jest to, że to coś można sobie tutaj tak spuścić. No i jest ta poręcz albo jej nie ma, jak się woli, bo były takie i z poręczami i bez, i takie z takimi większymi poręczami, ale chciałam coś takiego bardziej zgrabnego, mniejszego. Co to jest, Róża? Nie wiem. To jest bieżnia. Bieżnia. Potem się biega. Dobra, nie jest aż tak duża. Wygląda fajnie, zgrabnie. Powiem wam, że ja dzisiaj jestem tak niewyspana, bo znowu nie mogłam spać w nocy, że naprawdę nie mam siły tego składać. A, dzień dobry panu. Chodź, chodź. O, o, proszę bardzo, co tu się dzieje? Jak oni zaczynają szaleć, słuchajcie, Róża kota goni, próbuje złapać, on na nią wyskakuje. Oszaleć można. Chciałam wam tylko nagrać, że to jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone. Tutaj jest płyta. Dobra, wiecie co, ja tego na razie nie wkręcam, bo to jest tak ciężkie, że masakra, naprawdę, ona jest bardzo ciężka. Nie wiem ile waży, ale waży ponad 15 kilo. Myślałam, że będzie lżejsza, ale muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę taka bardzo smukła, bardzo fajna, bo ta, którą zostawiłam w Polsce, była bardziej masywna. Ona była, zdaje się, że i szersza, i chyba dłuższa, i no była naprawdę wielka. Nie tak duża oczywiście jak bieżnie, które są w siłowniach, ale miała tutaj też, wiecie, no jakieś takie miejsce na butelki czy na bidony, no trochę tutaj tego wszystkiego było więcej. Ale ta jest super, właśnie o coś takiego mi chodziło. Dobra, muszę teraz wynieść te śmieci, bo jak widzicie, oczywiście nie można się ruszyć. Pilocik, wiesz? To jest pilot. Co to? Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, podłączyłam ją. W ogóle nie wiem, dlaczego to tutaj takie jest. To jakaś jest wadliwa, no nie wiem, może to się potem naprostuje. Słuchajcie, piszczy, ja nie wiem, o co chodzi, bo tutaj nic nie działa. Co to, error 7 jakiś będzie? Dobra, kochani, wiecie co? Ja się tym nie będę dzisiaj zajmować, tak tylko chciałam wam pokazać. Zresztą muszę sobie zaraz zamówić buty do biegania, bo nie mam żadnych butów, które by się do tego nadawały. Więc na razie niech ona stoi, dzieci się oswoją. Nie będę biegać teraz. No, czym mam biegać? W konwersach jedynie bym mogła biegać. No to są buty, kurczę, ale się urodziłam, ale to są buty, Róża, biega się raczej w takich specjalnych butach, wiesz, bo tak to jest niewygodnie. Nie działa. No nie działa i nie będzie działać. Dobra, melduję się jeszcze tylko, żeby powiedzieć wam, że ten error oznacza, że po prostu klucz bezpieczeństwa nie był w odpowiednim miejscu, czyli ten taki sznureczek, do którego się przypinacie i to służy temu, żeby z tej bieżni nie spaść, nie wypaść. Ona po prostu się zatrzymuje, jak się za to pociągnie. Róża ma dzisiaj taki apetyt, tak? Mama, włączyłaś. No wyłączyłam, bo chcę nagrać, jak pięknie jesz dzisiaj. Chcę się pochwalić, bo z tym twoim jedzeniem... Head song. Head and shoulders, knees and toes. Ja to wolę, wiecie, w ogóle nie mówię ci nic po angielsku, bo tylko się złego akcentu nauczę, ale w sumie i tak w szkole, no później nauczy się tego brytyjskiego akcentu, także mama, wszystko jedno. To jest? Pestka chyba, tak? Pokaż. Mama, sobie jest pestka. No, daj. Dzisiejszy obiad jest taki totalnie inny niż zwykle, dlatego że miałam pieczone ziemniaki, które zostały mi z wczoraj. Podsmażyłam trochę cebulki, tak na takim normalnym oleju. Posypałam to serem i do tego dodałam fasolkę z puszki. I właśnie wychodzimy sobie na mały spacerek, a w sumie przejażdżkę, bo Róża będzie jechać autem. Ale zabieramy auto, tak? Dawid właśnie wrócił ze szkoły i stwierdził, że idzie z nami. A my miałyśmy wyjść już wcześniej, tak pół godziny, zanim chłopaki wrócą ze szkoły, ale tak długo się szykowałyśmy. O, dzięki. Bo Róża powiedziała, że ona nie chce iść na spacerek, później stwierdziła, że jednak chce. Czekaj, poczekamy na twojego brata, tak? Bo chce iść z nami. Dawid wcina jajko takie czekoladowe, a Róża jedzie. Ja tu tylko trzymam przód, ale jak próbuję gdzieś wjechać na krawężnik... O. Właśnie. To jej troszkę pomagam. No, tak sobie troszkę pojeździmy tam do końca. Może jeszcze jakieś kółeczko i będziemy wracać. Ogólnie nie oddalamy się za daleko od domu, dlatego że ja nie wiem, na ile starczy... Na ile starczy tej baterii. My jeszcze tego samochodu nie ładowaliśmy.
Nie wiem, Łukasz mówił, że tutaj pokazuje. To gdzie teraz? Oj, czekaj, 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 bo mama się zagadała. Więc jak... No weź tak nie wywijaj. Róża, ty za mocno wywijasz tą kierownicą. Skup się na drodze. Zobacz, i znowu mi tu wjeżdża w ten krawędzik. No, co ja chciałam mówić? Tak, o tej baterii. No Łukasz mówi, że tutaj pokazuje na ile starczy, ale ja nie wiem, bo to mi jakoś dziwnie wygląda. 11,58, nie wiem, naprawdę nie wiem. Muszę sobie zajrzeć do instrukcji. Bo wiecie, za każdym razem jak wychodzimy, to jest taki stres, że on się rozładuje. A powiem wam, czy tak, no ciężki nie jest, ale jakbym na przykład miała go nieść sama i Róża by stwierdziła, że mi gdzieś zamierza uciec, bo wiecie, jak to jest z dziećmi w tym wieku, no to ja bym miała problem, żeby ją zaprowadzić do domu i zanieść ten, to auto. Zobaczymy, czy pod górkę podjedzie. Ostry zakręt. O, ciężko idzie. Ale dał radę. Róża bieg zredukowała i poszło. Nie no, fajnie. Róża, uważaj. Ojejku. My to powiem wam, że obie jak pijane. Dawid! No proszę cię, przecież to jest jakieś zepsute. Chcesz spaść? Stój. No patrzcie, no ona zaraz... Dobra, słuchajcie, ja odkładam ten telefon, bo powiem wam, że tutaj zaraz jakieś nieszczęście się wydarzy. Dobra, Róża, wyjeżdżamy stąd. No przestań wjeżdżać na te bramy, no. A tutaj mamy takie garaże, takie, no to nie jest zbyt ładnie, zbyt ciekawie. Widzisz? O, no zaraz będzie obdrapane auto. Już trochę jest. A robimy jeszcze takie jedno kółeczko gdzieś tutaj z drugiej strony domu. Róża, kieruj, kieruj, bo mama chce coś nagrać też. I wiecie co, muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest tak fajnie, zaczyna się robić fajnie, bo już te dni są dłuższe. Jeszcze niedawno o 16 już było ciemno. O, Dawid wrócił, gdzie ty zniknąłeś? Musiałam mu ręce. A teraz o 17 zachodzi słońce, więc już dzień jest dłuższy o godzinę. Także ja się bardzo cieszę. Dobra, musimy zawrócić. O, stajemy. Dawid teraz kieruje. Ale bardzo ładnie to autko wygląda, wiecie? Fajne jest. Nie, Dawid, ładne to autko jest, no nie? Ty, tobie lepiej idzie niż mi. Ja to jak pijana jechałam. Jak pierwszy raz wzięłam pilot do ręki, a ty jak normalnie stary kierowca rajdowy. To kiedy składamy twój motor? Będziesz z Różą śmigał? Nie wiem. Ten motor jest szybszy. Nie, kochanie, teraz nie, bo zaraz będzie ciemno już, wiesz? Nie zdążymy. No może jutro, no. Może jutro się uda. Dobra, chyba pojedziemy do domu. Bo ja się boję, że on nam się rozładuje, jak będziemy gdzieś daleko. Ale wiecie, co mi się jedynie nie podoba? Ale to jest taki szczegół. Boże, my zgubiłyśmy alufelgę. Ja nawet nie zauważyłam, kiedy wypadła. O, weź odjedź do tyłu. Alusa zgubiłyśmy. O ja. Nic, w domu naprawimy. Trzeba porządnie wcisnąć. Ale że ja tego nie zauważyłam? No wiecie co? Dobra, jedziemy. Róża, to tylko odpadło, to wystarczy wcisnąć, wiesz, bo to było źle wduszone. Jest okej, nie smuć się. To wystarczy wdusić, wiesz? Nic się nie wyłamało, jest okej. Okay. Ej, śmiesznie wygląda z tym plecaczkiem jeszcze, nie? No.
No, a uważaj, jak ci tak zacznie szarpać na boki, bo ona czasami na siłę skręca, wiesz? I wtedy ciężko jest. Nie przejedź, mamy! Uciekam! Ratunku, Róża chce mnie przejechać! Patrzcie, tylko na chwilę poszłam zanieść samochód, a już uciekła, bratu. Ładnie to tak? Ojeju, to jest mały, to jest taki mały psotnik. Chodź, idziemy. Nie będzie żadnych lodów. Jesteśmy w domu, Róże musieliśmy lodami zwabić, bo nie chciała iść. Tak, i proszę tutaj posprzątać, bo wygląda naprawdę tragicznie. Dawid, co z obiadem dzisiaj? Obiad. Ja tak myślałam, żeby zrobić jajka sadzone. Tak. Bardzo dawno nie jedliśmy. Bartek by obrał ziemniaki, to byś zrobił mizerię już. A ja bym jajka posmażyła. Trzeba kupić taką specjalną patelnię do smażenia jajek. Taką z takimi wgłębieniami, gdzie się wrzuca jajko. Wrzuca, no wlewa. Wlewa raczej. I wtedy ono się tak, wiesz, nie rozlewa. Bardzo dobre jajka wychodzą z takich patelni. No i zobaczcie, dopiero co wróciliśmy, już się robi tak szarawo. Chociaż dopiero jest która? Taki pyszny jest ten lód. Pokaż, jakiego masz loda. Pokaż. Małe loda. Pyszny jest. W sumie jest, wiecie co, dopiero 16:27 może? A już się tak zaczyna ściemniać. Ale też nagle zrobiło się pochmurno. Dzisiaj w ogóle była przepiękna pogoda i świeciło słońce. No było tak cudownie. Ale niestety nie wyszłyśmy wcześniej na ten spacerek i już no nie było aż tak, już nie było aż takiego słońca, jak wyszłyśmy. Róża, a dokąd tam idziesz? Do Bartka? Mówiłam wam jakiś czas temu, że zamówiłam obraz dla Bartka. I to są właściwie trzy obrazy. To jest mapa, taka podzielona na trzy części. I ten obraz przyszedł teraz. Ja na niego dość długo czekałam. W ogóle nie wiem, skąd on szedł. To z Polski przyszło. O, ale jaja. Dawid, zobacz. Artgeist. Wrocław, Poland. To z Polski szło. No proszę. No to słuchajcie, no to na pewno gdzieś w Polsce też będziecie sobie mogli kupić, jak wam się spodoba. Płaciłam za ten obraz coś około 50 funtów. Nie wiem teraz, czy 50, czy 49. Zostawię wam link w opisie oczywiście. Zresztą te ceny się czasami też zmieniają. Czasami jest tak, że coś kupię, a później jest dużo tańsze. Na przykład tak było z tym aparatem, który kupiłam Róży. Jak ktoś nie oglądał, to wam pokażę. O, wybebeszone tutaj teraz jest. To jest taki, to jest taki aparacik, który od razu robi zdjęcia na paragonie. I kupiłam go Róży, wiecie, nie wiem, za 50 albo 54 funty, a później on był przeceniony i później właśnie teraz kupiłam na urodziny córce mojej koleżanki podobny aparat, ale też taki właśnie słodki krokodylek i był naprawdę dużo tańszy i byłam w szoku, więc nie wiem, wydaje mi się, że oni chyba przed świętami trochę te ceny jednak windowali. I co, już koniec? Ja tu przyszłam cię nagrać? Nie, ciu, nie. Róża, nie dotykaj. Nie, dziuch, no nie, 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 no, zabawkę sobie znaleźli. Jak? Ja sobie dzisiaj zrobiłam taki spacerobieg godzinny. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę się lepiej poczułam, bo ja już odczuwałam bardzo, bardzo źle to, że siedzę cały czas w domu, że mam praktycznie zero ruchu. Więc powiem wam, że jak zaczęłam, to czułam, że jestem tak zastała, że jestem tak sztywna, że nie mogłam się rozruszać. Tragedia. Naprawdę. No ale tak wiecie, przez godzinkę zrobiłam sobie taki szybki marsz i troszkę też podbiegałam. Troszkę, bo ja mam w ogóle zero kondycji, powiedzmy sobie szczerze. Się zapuściłam totalnie. Ale fajnie było, fajnie, naprawdę super. I nawet czas mi szybko minął. Obejrzałam sobie vloga Eweliny Big Lashes. Akurat wrzuciła. Także super. I vloga Karolines. Podlinkuję wam Karolines, bo już właśnie jakiś czas temu pisałam do niej, że muszę ją polecić na kanale. Dlatego, że dziewczyna nie ma zbyt wiele subskrypcji, a nagrywa tak ciekawe filmy. I przede wszystkim to, co ja uwielbiam w jej filmach, to jest to, że widać u niej pasję, widać, że jej to sprawia przyjemność, taką naprawdę szczerą radość.
Słuchajcie, no dziewczyna jest naprawdę bardzo szczera, bardzo taka swojska, normalna, taka naprawdę jak lubię. Naprawdę, zajrzyjcie sobie do niej, tutaj zostawiam wam namiary, no bo Ewelinę Biglaszes, no to pewnie wszyscy znają, bo ona ma subskrypcji, nie wiem ile, pewnie z 50 tysięcy albo i więcej. Nie mam pojęcia. Natomiast Róża, nie. Ja muszę, wiecie co, cały czas na nią tutaj uważać i też jak sama sobie tutaj robiłam ten marszobieg, tak to nazwijmy na razie, to też uważałam, ale ona się boi tej bieżni, wiecie? Boi się jej, także trzyma się od niej raczej z daleka. Dobra, zajrzyjcie sobie właśnie do tej Karoliny, naprawdę, i mam nadzieję... Dawid, przestań na tym kłaść zabawki, no! Dawid, to nie jest zabawka. Ja nie wiem, co się stanie, jeżeli zabawka się wkręci gdzieś tam, wiesz, na dół. Ja wiem, że im się to znudzi, bo tak jak wam mówiłam, w Polsce miałam bieżnię, także było to samo. Biegali na nie, a później już im się znudziło i w ogóle się nie interesowało. Nie interesowali. O, Róża teraz strofuje Bartka, że to nie jest zabawka. Także jeszcze raz, bo mi tutaj nie dadzą nagrać, zajrzyjcie sobie do Karolines. Karolines, pisane przez 2Z, i mam nadzieję, że wam się spodoba, bo jej vlogi są naprawdę bardzo ciekawe. Z jednej strony takie totalnie zwykłe i szczere, wyczuwa się naprawdę tą szczerość i pasję i to jest fajne, a z drugiej strony są naprawdę ciekawe, bo ona mieszka w Stanach Zjednoczonych, na obrzeżach Chicago chyba, z tego co dobrze pamiętam, i często też sobie gdzieś podróżuje w jakieś fajne miejsca, więc tam znajdziecie i takie normalne vlogi, i pogadanki, i jakieś wycieczki. Naprawdę super się to ogląda i dziewczyna naprawdę bardzo często publikuje, także naprawdę ja wam bardzo polecam. Ja ją lubię oglądać, mimo że w tym momencie ma 600 ileś tam subskrypcji, ale mam nadzieję, że pójdziecie do niej i no, że wam się spodoba, bo ja naprawdę, no my się bardzo polubiłyśmy, tyle wam powiem. Dobra, kochani, zabierzemy się chyba za obiadek i nie wiem co, no słuchajcie, nie nagrywam ostatnio dużo, bo tak jak widzicie, naprawdę za dużo się nie dzieje, no. Pokażę wam jeszcze buty, jakie sobie kupiłam do biegania i pokażę ten obraz i chyba będziemy kończyć, bo ja nie wiem, co mam wam nagrywać, nie wiem, będę musiała jakąś chyba pogadankę zrobić albo jakieś Q&A. Bo tak na co dzień to naprawdę mało się dzieje, bardzo mało. Albo muszę właśnie ugotować coś nowego, jakiś przepis wam podrzucić. Pokażę wam buty, zostawiłam sobie od nich pudełko, bo tutaj pewnie jest gdzieś napisany jakiś numer seryjny, coś takiego. Alpha Edge, one się nazywają, Alpha Edge Plus. Ja mam rozmiar 38, standardowo mam rozmiar 38 i są dobre. I to są buty do biegania, tak jak tutaj jest napisane. Wiecie co, ogólnie te buty były dostępne w różnych kolorach, ale mi się tak spodobały te białe, że stwierdziłam, że biorę białe. I ja wiem, że to są buty, w których raczej na dworze nie powinno się chodzić. To są takie buty chyba typowo, wiecie, do ćwiczeń w domu i na siłownię. Bo zobaczcie, tutaj jest materiał i ja wiem, że jak mi gdzieś chlapnie jakieś błoto, jakaś woda z kałuży, cokolwiek, to ja już raczej tego nie dopiorę. Chociaż ogólnie ja piorę wszystkie buty. Prawie wszystkie, no nie licząc oczywiście tych eleganckich, które chłopaki mają do szkoły, ale jakieś takie zwykłe Adidasy piorę i nawet ostatnio wybrałam Bartka takie skórzane, takie nietypowo do biegania, tylko takie, pokażę wam je może kiedyś, no takie one były po prostu ze skóry, z taką trochę grubszą podeszwą białą, on je założył do grania w piłkę i wrócił. No były to totalnie w błocie i jeszcze w ogóle, wiecie co, odwalił, zostawił je oczywiście w worku, gdzieś tam w swoim pokoju, bo szedł w innych butach i słuchajcie, one cały czas w tym worku były, więc powiem wam, że jak otworzyłam ten worek, no to świeżością nie zapachniało, ale wyprałam je normalnie w pralce z jakimiś tam innymi rzeczami typu chodniczek, które mam tutaj w kuchni. I powiem wam, że pięknie się doprały, no wyglądają jak nowe, nie licząc jakichś tam zabrudzeń tutaj na językach, ale myślę, że jakbym je jeszcze raz wyprała, to bez problemu by zeszło. No ale jednak to jest biel, tamte są czarne, więc wiecie, a to jest biel. No ale tak mi się spodobały i do tego były w jakiejś super promocji. Na przykład inny kolor kosztował 66 funtów, a ja za nie zapłaciłam tylko 33 funty, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo tanio i jestem z nich mega zadowolona. Co prawda dzisiaj dopiero pierwszy raz je użyłam, ale są bardzo wygodne. Naprawdę bardzo wygodne. Miałam ochotę wyjść w nich z domu, ale nie, bo wiem, jak to się skończy. A są naprawdę takie śliczne. W ogóle jeszcze inne buty mi się bardzo spodobały, takie beżowe. Ale niestety nie było mojego rozmiaru. Jak je znajdę, to wam je też podlinkuję i linka do tych też zostawiam. Może jeszcze będzie właśnie ta promocja. 33 funty, naprawdę to jest tanie. One są takie trochę tutaj wyższe. Naprawdę fajnie wyprofilowane. Bardzo wygodne. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie obcierają tutaj z tyłu.
Zobaczcie, tutaj ten tył jest taki wydłużony, jest bardzo mięciutki. Także no muszę Wam powiedzieć, że naprawdę super. Jeżeli ktoś szuka butów do biegania w taniej cenie, to naprawdę bardzo polecam. I słuchajcie, otworzyłam sobie już tutaj tą paczkę. W ogóle jeszcze muszę krzesło kupić. Ja w ogóle nie pomyślałam, że ja dla siebie też potrzebuję jakieś krzesło. Ale najpierw łóżko i wtedy wybiorę sobie jakieś krzesło, prawdopodobnie pod kolor łóżka. Bo wiem, że jak kupię sobie jakieś krzesło teraz pierwsze z brzegu, takie, które mi się podoba, to później może być problem właśnie z dopasowaniem łóżka. Łóżko już wiem, jakie będę miała, ale na razie go nie kupowałam, bo wiedziałam, że nie będzie czasu go składać. Także zamówię je chyba dopiero w przyszłym tygodniu. No i słuchajcie, powiem Wam, że naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie aż tak fajne. Wiecie co? Rozetnę to i pokażę Wam, bo tutaj nie za bardzo cokolwiek widać. Wygląda to naprawdę super. To jest taka gruba folia. Ona jest naprawdę dość gruba i trochę tak w dotyku i fakturze przypomina sztuczną skórę. No muszę Wam powiedzieć, że mega mi się to podoba. O, tutaj właśnie widać, jakie to jest grube. No i to jest ogólnie taka ramka, no i na to jest tutaj nabita ta folia. Może tak tutaj mogłaby być troszkę bardziej naciągnięta, ale to też zawsze można sobie poprawić. Nie, no jest okej. Jest naprawdę okej. I to są trzy części, tak jak już Wam wcześniej wspominałam. I zobaczcie, na przykład tutaj mamy Polskę i jest zaznaczona nie tylko Warszawa, stolica, ale jest też Szczecin, Wrocław, Łódź i Kraków. Bartek to w ogóle zna chyba wszystkie kraje świata i ich stolice i potrafi je jeszcze pokazać na mapie. To jest w ogóle jakiś szok dla mnie, bo ja nigdy czegoś takiego nie ogarniałam. I pamiętam, jak moja koleżanka, która studiowała kulturoznawstwo w Poznaniu, właśnie ona się uczyła wszystkich tych krajów Afryki, z tego co pamiętam. No to powiem Wam, że ja tego nie ogarniałam. No ale ja nie wiem. Bartkowi takie rzeczy przychodzą naprawdę bardzo łatwo. Także nic, tylko pozazdrościć. I zobaczcie, ogólnie to jest bardzo fajnie zabezpieczone, bo tutaj jest folia, żeby się nic nie porysowało, nie podrapało. Także zobaczcie, to będzie naprawdę dość spore. Kolory są super. Uważam, że będą pięknie pasowały do pokoju Bartka. No mega, po prostu mega. Jestem zachwycona. Link w opisie macie jak coś. Powiem Wam, że nawet by mi tutaj tak kolorystycznie pasowało coś takiego do tego koloru ścian. Dobra, zaraz zawołam Bartka, niech przyjdzie obczaić. Zobacz, jaka super. I są różne miasta, wiesz, w sensie, że nie tylko stolica, ale różne miasta są podpisane. No, ale naprawdę mega, wiesz, jak to fajnie będzie wyglądało. Szkoda, że już ciemno jest. Już teraz, zawsze właśnie na ekranie wygląda to dużo jaśniej niż w rzeczywistości, ale już teraz nie będziemy wieszać. Bo światła nadal nie ma, ale przychodzą 26 chyba przychodzą, także no. Nie będziemy tego dzisiaj wieszać, bo nie będzie tam za dużo widać. Jak Ci się podoba? No fajnie, fajnie. Super, nie? To naprawdę będzie tak na całą tą ścianę, jak trzy koło się. Super, naprawdę świetnie, bardzo jestem z tego zadowolona. A i chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że jak sobie klikniecie w ten link, to tam też były te mapy wykonane z innych materiałów. Nie pamiętam dokładnie z jakich, ale możecie sobie obczaić to. Możecie sobie tam sprawdzić. To niech to na razie tutaj leży. Okej, Bartek, możesz iść, you are dismissed. Słuchajcie, wiecie co, ja sobie tutaj przyniosłam laptopa ostatnio i tak dobrze mi się tutaj pracowało. To jest takie jakby mini biuro, nie? Więc wiecie, cisza, spokój, wszystko super fajnie. Do momentu, kiedy przyszło mi wrzucić filmik, ponieważ wtedy okazało się, że filmik będzie się wrzucał 2 godziny albo 2 godziny i 40 minut, coś koło tego. Także ja się załamałam i słuchajcie, nie łapie mi tutaj internet. Jeszcze lody? Obiadek teraz będziemy robić. Zrobić lody chcesz? Ale my nie mamy z czego lodów robić. Oj, ty masz pomysły. Jak nie ciasto, to lody. No wykańcza mnie to dziecko. A w ogóle słuchajcie, przedwczoraj robiliśmy gofry. No nie zdejmuj mi laczków. Przedwczoraj robiliśmy z Dawidem gofry i nie dodaliśmy jajek, ale jaja były. Nie możesz mnie złapać, a nie mogę złapać. Zrobiliśmy gofry bez jajek i się dziwiliśmy, dlaczego one są takie twarde. I ja dopiero po chwili się zorientowałam, że nie dodaliśmy jajek, bo ogólnie Dawid robił te gofry. Ja mu tylko podałam przepis, no i nie podałam mu tych jajek i dopiero jak już było gotowe, no to się zorientowaliśmy, że nie było jajek. O, dzięki.
No, także jest problem z internetem i nie wiem, jak to rozwiązać, bo no nie będę mogła tutaj w spokoju sobie pracować, no. A ja większość rzeczy robię jednak w internecie i to jest jakaś masakra dla mnie. No, jak nie przepuszcza internetu przez strop, o. Gdzie mam? Nie wiem, o co chodzi. To wy w ogóle macie słaby internet. To wy w ogóle macie słaby internet. No już zakładam te laczki, no. Dobra, kochani, żegnam się z wami. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego vloga, bo mi tu dziecko nie pozwala nagrywać. No zostaw mi te laczki, oddaj. Życzę wam dużo zdrówka i do zobaczenia niedługo. Myślę, że tak za 2 dni. Pa. Powiedz też pa. No pożegnaj się ładnie. Pa, pa. I buziaczki. Pa. Mmm.